Cześć kochane dziewczyny, witam Was niesamowicie gorąco. Tym razem mam dla Was Q&A i będę odpowiadać na Wasze pytania dotyczące tego, jak poradziłam sobie z niedocznością tarczycy i Hashimoto. Ja tych pytań dostałam od Was naprawdę mnóstwo i myślę, że dzisiaj tutaj na większość jakoś uda mi się odpowiedzieć. Oczywiście na początku disclaimer, to nie jest porada medyczna, a ja nie jestem lekarzem. Moja przygoda z niedocznością Hashimoto zaczęła się już chyba prawie 10 lat temu. Nigdy dokładnie tego nie liczyłam, ale myślę, że to już jest dość spory szmat czasu. I udało mi się to wszystko bardzo szybko na początku ogarnąć. Było mi łatwiej, dlatego że ja już od dawna interesowałam się zdrowiem, interesowałam się dietami i tak dalej. I będąc jeszcze na studiach, udało mi się uporać z trądzikiem za pomocą diety. Więc miałam takie przeświadczenie, że dieta naprawdę ma wpływ na mój organizm i to, jak ja się czuję, co się stało, to, że ta choroba się u mnie pojawiła, zostało tak naprawdę trochę spowodowane moją dietą i moim stylem życia, takim, jakie wtedy prowadziłam. Więc wiedziałam, że jeśli zmienię tutaj swoje nawyki, to będę sobie w stanie z tymi problemami poradzić. Natomiast wydaje mi się, że bardzo wiele dziewczyn, u których niedoczynność lub Hashimoto zostają zdiagnozowane, nie ma takiego przeświadczenia. I trudno jest im znaleźć kogoś, kto w nie uwierzy. Natomiast dziewczyny, powiem Wam, że to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. Musicie mieć kogoś, kto uwierzy w to, że możecie być zdrowe i oczywiście to powinnyście w pierwszej kolejności być Wy, ale też osoby, które mogą Was wspierać, są bardzo, bardzo ważne. Ja wierzę, że to jest troszkę taka moja misja, ponieważ od początku, kiedy zaczęła się ta moja przygoda z niedoczynnością, wiedziałam, że prędzej czy później będę w stanie to ogarnąć i to jest jakby tylko kwestia czasu, a kiedy już jakby zdobędę tą wiedzę, będę mogła jakoś się nią podzielić i pomóc innym dziewczynom, które były lub są w takiej sytuacji jak ja, ponieważ faktycznie niedoczynność tarczycy i Hashimoto to są takie przypadłości, które dają nam trochę w kość i one naprawdę sprawiają, że nasze życie nie do końca jest takie, jakbyśmy chciały. Jest nam po prostu często bardzo, bardzo ciężko, więc jeśli teraz coś takiego przechodzicie, to ja naprawdę Was rozumiem, a ja naprawdę wierzę, że jesteście w stanie to ogarnąć. I to jest jakby też kwestia wyboru. I ja wiem, że dokonywanie zmian w diecie, głównie chyba w diecie, bo sam styl życia nawet nie jest tak bardzo problematyczny, wydaje mi się. Ale dokonywanie zmian w diecie jest trudne, bo wszystkie kochamy, lubimy nasze ulubione posiłki, nawet jeśli to nie są posiłki zbyt zdrowe, to jest, pozbycie się ich jest trudne. Ja to wiem i to nie jest też tak, że dla mnie to było super łatwe, więc ja całkowicie Was rozumiem. Natomiast ja osobiście doszłam już do takiego momentu, w którym czułam się jakby tak źle, że wiedziałam, że muszę coś zmienić, bo po prostu nie chciałam się już tak dłużej czuć. Całą moją historię mogę Wam jeszcze opowiedzieć w osobnym filmiku. Natomiast pomimo tego, że bardzo szybko na początku udało mi się ogarnąć sprawę i moje wyniki szybko się poprawiły, bo też zmiana dietetyczna, jaką wprowadziłam, była dość znacząca w porównaniu do tego, jak wcześniej się odżywiałam i to bardzo, bardzo szybko mi pomogło, to tak naprawdę ja nie do końca byłam pewna, może nie do końca wierzyłam w to, że to jest jakby ten sposób dla mnie. Byłam przywiązana bardzo do wielu przekonań, które mnie troszeczkę przed tą zmianą na stałe powstrzymywały. Byłam też niepewna, nie wiedziałam do końca, co w tej zmianie było kluczowe dla mojego organizmu i trochę też chciałam wrócić bardzo do starych nawyków i próbowałam jakoś znaleźć sposób na to, żeby to stało się możliwe. I przez jakby bardzo, bardzo chciałam wiedzieć, co w tym tak naprawdę mi pomogło. Bardzo chciałam wiedzieć, co mi pomaga, co mi szkodzi i przez następne wiele, wiele lat byłam moją własną świnką doświadczalną. Wiele osób może zastanawiać się nad tym, skąd tyle wiem na ten temat i przez te wszystkie lata to nie było tak, że zmieniałam te rzeczy z miesiąca na miesiąc, bo to naprawdę trwało bardzo, bardzo długo. I przez te wszystkie lata ja testowałam najróżniejsze sposoby odżywiania, często takie bardzo skrajne. Robiłam mniejsze lub większe zmiany i non-stop monitorowałam moje wyniki krwi.
Chociaż powiem Wam szczerze, dziewczyny, że mając takie doświadczenie, bardzo szybko czujemy, jeśli coś nam szkodzi, bardzo szybko czujemy, kiedy wpadamy w ten dołek niedoczynności. Natomiast ja nie znam drugiej takiej osoby, która robiłaby tyle badań co ja, i ja mam w tym tutaj jakby faktycznie ogromne doświadczenie. Natomiast to był taki temat, który mnie naprawdę niesamowicie fascynował. Ja może troszeczkę minęłam się z powołaniem, po prostu może powinnam zostać endokrynologiem, ale jakby obserwowanie tych zmian i obserwowanie tego wpływu diety na mój organizm było dla mnie naprawdę niesamowicie ciekawą przygodą. W tym momencie jakby moje wyniki są świetne. Nie mam żadnych przeciwciał, nie biorę leków i czuję się całkowicie normalnie. Natomiast no to nie była perspektywa, którą usłyszałam od lekarza w trakcie mojej pierwszej diagnozy. Więc chciałabym bardzo, jeśli miałabyście wyciągnąć z tego filmiku coś więcej niż tylko suche informacje, to bardzo bym chciałabym, żeby to była właśnie ta wiara w to, że Wam też się może jakoś udać. I pierwsze pytanie. Czy dieta niskowęglowodanowa może być pomocna? U mnie nie była. Było wręcz przeciwnie. Ja mam ogromne doświadczenie z dietami typu low carb albo nawet no carb. Robiłam wiele odmian diety ketogenicznej. Na początku zaczęłam też od takich bardziej siłkowych diet, w których tych węglowodanów było mało, mniej lub więcej w ciągu tygodnia różnie to wyglądało. Natomiast za każdym razem, kiedy przychodziłam na ten rodzaj diety, widziałam u siebie pogorszenie wyników i pogorszenie stanu zdrowia. Ja naprawdę bardzo wierzę, że tarczyca potrzebuje i lubi węglowodany. I za każdym razem naprawdę widziałam to, że taka większa ilość tych zdrowych węglowodanów u mnie to było to, co mi naprawdę bardzo, bardzo pomagało. To jest też taki element, który przewija się jako taka część wspólna, powiedzmy, badań, czy też technik takich wspomagania pracy tarczycy u różnych ludzi, którzy się tym zajmują. Natomiast zdarzało mi się, czy spotkałam się z wieloma opiniami, to jest dość częste, opiniami kobiet, które właśnie na takich dietach low-carbowych lub no-carbowych mają się bardzo, bardzo źle. I to dotyczy też mężczyzn, którzy na takie diety przychodzą. Generalnie ja jestem ogromną fanką węglowodanów, więc tutaj bym się nie obawiała. Nie uważam, że taka dieta może być pomocna w tej sytuacji i sama bym się już teraz na nią nie zdecydowała. Robiłam to wielokrotnie, więc wiem, jak to jest. Natomiast rozumiem też, skąd mogą pojawiać się tego rodzaju pytania. Ja wiem, że problem utraty wagi jest dużym wyzwaniem w przypadku takiej mocniejszej niedoczynności i te diety niskowęglowodanowe, diety keto dają nam trochę taką obietnicę tego, że wreszcie będziemy mogły sobie z tą wagą poradzić. Natomiast no cóż, u mnie tak nie było i z mojego doświadczenia nie mogę tego polecić. Kolejne pytanie. Czy wyeliminowałaś pewne grupy produktów ze swojej diety? Tak, ja takiej eliminacji dokonałam już na samym początku. I tutaj też będzie pytanie, które troszeczkę do tego nawiązuje. Czy uważasz, że odstawienie nabiału u każdej osoby jest kluczowe? Nabiał był tą pierwszą rzeczą, którą naprawdę odstawiłam i do której nie wróciłam aż do teraz. Czy wracałam do niej w pewnych momentach w ramach eksperymentu, natomiast wiem, że to jest jedna z tych rzeczy, które najbardziej mi szkodzą. I uważam, że to jest jedna z elementów diety, który najbardziej szkodzi ludziom w ogóle. Możecie się tu nie zgadzać, jeśli jesteście fanami nabiału. Ja to oczywiście też rozumiem, bo też lubię sery. Sery są po prostu smaczne. Natomiast jeśli temat szkodliwości nabiału jakoś bardziej Was interesuje, to polecam Wam bardzo książkę, która jest po angielsku. Niestety ona nie jest przetłumaczona na język polski, ale to jest książka The Cheese Trap autorstwa cudownego doktora Neila Bernard, który jakby bardzo mocno siedzi w tym temacie. Jego ojciec też był lekarzem i zajmował się leczeniem cukrzycy, natomiast właśnie Neil Bernard kontynuował tą pracę swojego taty i udało mu się osiągnąć to, czego jego ojciec nie dokonał. I faktycznie tych ludzi z tej cukrzycy dietą leczyć, więc on jest naprawdę taką bardzo, bardzo ciekawą osobą. Dużo wywiadów, bardzo ciekawych wywiadów z nim możecie znaleźć na YouTubie. Na pewno tutaj troszeczkę rzeczy w linku Wam wrzucę. Wracając do pytania, inną rzeczą, którą na początku wyeliminowałam, były też wszystkie
generalnie produkty pochodzenia zwierzęcego. To nie jest taka rzecz, którą musicie robić na stałe. Natomiast w tej takiej pierwszej fazie, w której ja czułam się najgorzej, to bardzo, bardzo mi pomogło. Wyeliminowałam też gluten i wszelkiego rodzaju przetworzone jedzenie. Starałam się po prostu przygotowywać wszystkie posiłki w domu, starałam się jeść głównie warzywa i owoce, też w takiej nieprzetworzonej formie. Link do tego, jak wyglądała tak naprawdę moja dieta, znajdziecie oczywiście w opisie. Ale tak jak mówię, nabiał, takie przetworzone produkty odzwierzęce, w ogóle przetworzone produkty i gluten, to były te rzeczy, które wykluczyłam w pierwszej kolejności i wydaje mi się, że to jest rozsądna decyzja. Natomiast wiadomo, że wszystko zależy od tego, ile jesteśmy w stanie zjeść i znieść. Jak bardzo jesteśmy przywiązane też do tych swoich dietetycznych nawyków. Kolejne pytanie. Czy niski poziom ferytyny i żelaza wpływa na podwyższenie anty-TPO? Ja u siebie nie widziałam takiej korelacji. Nie wydaje mi się, żeby to miało związek. Znaczy moim zdaniem naprawdę nie ma to związku. I to jest ciekawe pytanie. To jest pytanie tak naprawdę o to, jaką naturę mają choroby autoimmunologiczne i co je powoduje. Teorii na ten temat jest dużo. Myślę, że może to niekoniecznie jest temat na ten filmik, bo będzie bardzo, bardzo długi, ale to jest ciekawa sprawa. Ja osobiście lubię wierzyć i uważam, że nasze ciało wie, co robi. I nasze ciało nie atakuje własnych tkanek przez pomyłkę lub dlatego, że jest głupie, jak się przyjmuje, może jak sądzimy często. Kolejne pytanie. Czy miałaś trądzik przy Hashimoto? Dziewczyny, ja miałam trądzik tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jadłam duże ilości nabiału. Dużo przetworzonego jedzenia, które zawierało bardzo dużo tłuszczów trans, było smażone, generalnie tłuste, spalone na milion różnych sposobów. Kiedy jadłam dużo mięsa i to właściwie na tyle. Więc jeśli przechodziłam na taką dietę, jeśli na przykład robiłam taką dietę keto, w której miałam duże ilości mięsa i nabiału, to tak, mój trądzik wracał. I tak, moja tarczyca zaczynała gorzej pracować. Więc trochę tak jest, natomiast po prostu uważam, że to jest generalnie kwestia diety. Jakie są objawy? Ojejku, moimi objawami było na pewno ogromne zmęczenie. Taki stan smutek przypominający depresję, kiedy ja naprawdę leżałam w łóżku cały dzień i byłam przekonana, że po prostu nie dam rady tak dłużej funkcjonować. Oczywiście przytyłam, włosy zaczęły mi wypadać, skóra na całym ciele była bardzo, bardzo sucha, paznokcie, włosy rosły mi bardzo, bardzo powoli. Widziałam też nawet u siebie takie zmiany na twarzy, które są charakterystyczne u osób mających niedoczynność. To były takie zmiany w obrębie oczu. Tak się troszeczkę dzieje i ja też zaczynałam to u siebie widzieć. Oprócz tego, no tak, generalnie to jest to uczucie braku energii i ja myślę, że niedoczynność można opisać po prostu jako taki deficyt energii i chęci do życia i wydaje mi się, że to po prostu było najgorsze. Oczywiście do tego byłam non-stop głodna i cały czas myślałam o jedzeniu. No, nie było to przyjemne. To są takie pierwsze rzeczy, które przychodzą mi na myśl, ale było tego tak naprawdę o wiele, wiele więcej. I tu jest następne pytanie, które troszkę tego dotyczy. Jak poradziłaś sobie z wszechogarniającą sennością i zmęczeniem? Dziewczyny, ja bardzo szybko zmieniłam moją dietę tak diametralnie, że w ciągu 2 tygodni czułam się jak nowonarodzona. Więc tak szczerze mówiąc, to po prostu nie musiałam sobie z tym szczególnie radzić. Natomiast w momencie, kiedy przez te lata jakby zmieniałam te diety w ramach eksperymentów i te objawy wracały, nie wymyśliłam nic szczególnie cudownego, ani nic szczególnie pomocnego. Ja myślę, że jeśli nasze wyniki są bardzo złe, to jest po prostu tak ogarniające zmęczenie i taki ogarniający po prostu bezwład, że nie ma tak naprawdę na to sposobu lepszego niż poradzenie sobie po prostu z przyczyną tego wszystkiego. Jakie masz aktualnie wartości TSH? Kontrolujesz to na bieżąco? Tak, dalej to kontroluję już rzadziej, bo od długiego czasu nie robię
większych eksperymentów, jeśli chodzi o dietę. Natomiast teraz moje TSH tak oscyluje w rejonach 1,6, 1,7, 1,8, to jest jakiś tam maks, myślę. Także no to dla mnie całkiem spoko, to też są takie wyniki, przy których ja się czuję po prostu najlepiej i normalnie. Czy możesz polecić endokrynologa w Krakowie? Jeśli jakiś Cię prowadził, dziękuję. Ja byłam u wielu lekarzy i tutaj później dalej powtarza się pytanie o to, czy mogę polecić jakiegoś dobrego lekarza. I byłam u wielu, z wieloma rozmawiałam, z wieloma też jakby dyskutowałam te rzeczy, które widziałam. Ciężko mi tutaj kogoś tak naprawdę polecić. Nie znalazłam jeszcze osoby, z której byłabym tak naprawdę na 100% zadowolona, ale jeśli wy macie takich lekarzy, to dawajcie znać w komentarzach. To jest troszeczkę taki trudny temat, bo wiele z nas bardzo chce ufać naszym lekarzom. Natomiast ja zawsze lubiłam myśleć o lekarzach jako o osobach, które będą w stanie mnie naprawdę wyleczyć. I to wyleczyć w jakimś określonym przedziale czasu i do których nie będę przywiązana do końca życia, do których nie będę musiała odwiedzać co parę miesięcy po to, żeby dostać jej receptę na lek, który również mnie nie leczy, a jedynie jakoś tam zastępuje coś, czego mój organizm z jakiegoś nieznanego powodu nie jest w stanie produkować. I tak naprawdę to, ja czułam, że to nie jest po prostu moje rozwiązanie. Ja oczywiście szanuję całkowicie osoby, które udają się tą drogą. Natomiast wydaje mi się, że stąd też bierze się taka smutna sytuacja bardzo wielu osób, które mają świetne wyniki na papierze, natomiast czują się bardzo źle. Taki doktor, którego obserwuję, to jest Alan Christianson, bardzo go lubię. Ostatnio w podcaście powiedział: taking hormone is not making hormone. I wydaje mi się, że faktycznie z tego wynika też właśnie to, że przyjmujemy hormony, przyjmujemy lek, natomiast czujemy się nadal tragicznie. Przychodzimy do lekarza, a lekarz mówi: proszę Pani, przecież wyniki są fenomenalne. I dziewczyny, nie wiem, gdyby chodziło o to, żeby wyniki na kartce były dobre, to równie dobrze mogłybyśmy sobie same wpisać tam, co chcemy. No nie wiem, wiele z Was, które pomimo tego, że przyjmują leki, czuje się źle, na pewno rozumieją ten dylemat. Dalej, jakie suplementy wprowadziłeś do swojego życia? Może jakiś zestaw, który chciałabyś polecić? Wow, jeśli chodzi o samą niedoczynność tarczycy, to takich suplementów jest naprawdę sporo. Natomiast ja jestem taką osobą, która jakby gorzej reaguje na większe dawki jodu i najczęściej ta ilość jodu, która znajduje się w tych suplementach, to już jest dla mnie za dużo. Ale to nie jest jakaś taka uniwersalna prawda, bo na przykład jedna z Was w komentarzach tutaj też napisała, że jod aż po 7 latach, bo że jod pomógł jej tak bardzo, że po 7 latach mogła odstawić leki. Więc to jest kwestia bardzo indywidualna, to jest temat na osobny filmik, ale tak jakby faktycznie tych suplementów wspomagających tarczycę przerobiłam mnóstwo. Wydaje mi się, że też powinnam jakoś bardziej rozwinąć w innym materiale, bo kurczę, gdybym chciała teraz to wszystko wymieniać, to naprawdę zajęłoby dużo czasu. Ja próbowałam większość rzeczy, które były dostępne na iHerbie, bo też wtedy jeszcze u nas nie było nic specjalnego, teraz już trochę tych rzeczy się pojawiło. Natomiast tak jak mówię, one w ogóle nie były kluczowe w moim jakby wyzdrowieniu, zupełnie nie. Natomiast jeśli chodzi o samo Hashimoto i poziom przeciwciał, to tutaj tak, widziałam duży związek. Raz, że faktycznie wydawało mi się, że, znaczy wydaje mi się, wiem, że te wyższe dawki jodu tutaj trochę mi szkodziły i to jest taka zasada, która się potwierdza ogólnie i też dotyczyła mnie. Natomiast widziałam bardzo dużą poprawę, jeśli chodzi o przeciwciała, przy przyjmowaniu takich naturalnych substancji przeciwwirusowych. W linku na dole wrzucę Wam filmik o takich rzeczach, które stosuję, bo też nagrałam taką kompilację i coś takiego już się pojawiło odnośnie podnoszenia odporności po prostu. Natomiast tam pokazywałam monolauryn, lauricidin, to była jedna z tych rzeczy, która najbardziej mi pomogła. Jeśli chodzi o suplementy, bardzo lubię też Powderco. Wszystkie te antywirusowe rzeczy były u mnie naprawdę pomocne i to jest ciekawe. Więc jeśli
mogę coś polecić, to wydaje mi się, że po prostu tutaj raczej w tym kierunku bym się kierowała. Aczkolwiek to nie jest jakoś taki super znany temat. Może jeszcze kiedyś Wam opowiem o tym, jak do tego doszłam i jak na to wpadłam. Następne pytanie od Szczęśliwej Skóry. Kochana, czy jesz tylko na surowo, jak z ziemniakami i strączkami, czy przyjmujesz suplementy? Więc tak, przyjmuję suplementy różne, natomiast teraz już tego jest całkiem mało. Czy jem tylko na surowo? Nie, ale bywały i bywają nadal takie momenty, kiedy tak robię. W ciągu dnia tak naprawdę ilość tych surowych rzeczy waha się tak od 70 do 90%. Więc tego jest tak naprawdę całkiem dużo. Natomiast ja nie jestem takim jakimś 100% surojadkiem. Lubię bardzo ten styl odżywiania. Uważam, że naprawdę niesamowicie mi pomógł, niesamowicie mi służył. Na początku, kiedy, tak jak mówiłam, miałam najgorsze problemy z tarczycą i czułam się jak najgorzej, to wtedy przeszłam na taką 100% surową dietę. Po 2 tygodniach naprawdę, dziewczyny, czułam się jak nowonarodzona. Wiedziałam też, że mój organizm ma taką dość dużą zdolność do regulowania się, jakby jakiejś takiej regeneracji w tym względzie i ta dieta mi bardzo pomogła. Natomiast na przestrzeni lat robiłam różne rzeczy i teraz trzymam się takiego wysokiego poziomu surowych rzeczy w diecie, ale to nie jest 100%, też nie mam na tym punkcie już jakiegoś fizia. Jak z ziemniakami i strączkami? Ja bardzo lubię ziemniaki, natomiast to też nie jest taka rzecz, w której się jakoś super najlepiej czuję. A strączki też lubię. Lubię bardzo bób, więc jem go tak jakby w momencie, kiedy jest na niego sezon, ale tak naprawdę jakoś nie przepadam za fasolkami, nie jem soczewicy, tego rodzaju rzeczy raczej unikam. One też jakoś nigdy super mi nie służyły. Nie miałam takiego poczucia, że robią mi jakoś ultra dobrze. Natomiast zjadam różnego rodzaju wegańskie białka i to są takie białka właśnie albo z groszku, albo z ryżu i tak dalej, więc myślę, że można to jakoś podciągnąć pod tą kategorię raczej strączków w takiej sproszkowanej wersji. I dalej. Czy po pierwszym badaniu wynik był wystarczający, czy powtarzałaś je ile razy i w jakich odstępach? I później też mamy podobne pytanie jakby o drogę, jaką przebyłam od diagnozy, od pierwszych objawów do diagnozy. I to też jest jakby takie pytanie o to, jakie badania wykonywałam, to też się powtarza znowu, co zrobić. I u mnie to było tak, że ja już bardzo mocno interesowałam się zdrowiem, interesowałam się tymi tematami, więc dziewczyny, kiedy sieknęły mnie te wszystkie objawy, to już wiedziałam, że to tarczyca. Więc zanim w ogóle poszłam do endokrynologa, już zrobiłam sobie badania, zrobiłam sobie anty-TPO, anty-TG, TSH, FT3, FT4 i z tymi badaniami poszłam do endokrynologa po prostu zrobić USG i po to, żeby mi potwierdził jakoś tą moją autodiagnozę, co też się stało. I tutaj też pojawiło się później pytanie o leki. Czy brałaś leki na przykład Eutyrox i czy lekarz chciał odejść od przyjmowania go? Mój lekarz wtedy, kiedy jakby pierwszy raz się do niego udałam, powiedział mi, że no powinnam właśnie przyjmować Eutyrox i że będę musiała to robić do końca życia, najprawdopodobniej. Natomiast no, ja wiedziałam, że to trochę jest nie dla mnie i wiedziałam, że tak czułam, że po prostu mogę sobie to jakoś sama ogarnąć, więc ja tego Eutyroxu nigdy nie wzięłam. I jestem tym przypadkiem, który jakby miał te ups and downs. I wiele razy też jakby powracałam do tych gorszych wyników na własne życzenie i tak jak mówiłam, w ramach eksperymentów, żeby sprawdzić, co działa, a co mi szkodzi i mieć 100% pewność, żeby móc to jakoś później przekazać. Natomiast ja jestem tą osobą, która wybrała tą drogę bez leków, też głównie z tego względu, że chciałam móc to naprawdę dobrze obserwować i nie chciałam trochę zaburzać jakby też tego procesu, tych moich eksperymentów, tych obserwacji. Chciałam widzieć, chciałam zobaczyć naprawdę, na ile ta moja tarczyca może jeszcze odzyskać tą swoją sprawność i to wszystko. Jak poradzę sobie z Hashimoto, jak poradzę sobie ze zbijaniem przeciwciał. Ja też byłam po takim momencie bardzo długiego przyjmowania tabletek antykoncepcyjnych, które wpłynęły na moje zdrowie w taki no
dość naprawdę, tak naprawdę nieciekawy sposób i ja trochę żałowałam, że wtedy się na niej zdecydowałam. Jadłam je bardzo długo, bo chyba z 8 lat i one spowodowały u mnie wiele różnych problemów, więc troszeczkę jakby znowu nie chciałam się pchać w tą samą alejkę, żeby po prostu, no, wolałam tego uniknąć. Kolejne pytanie. Jak schudnąć? Co pomoże zrzucić zbędne kilogramy? To jest tak. Nasz metabolizm jest mocno spowolniany, kiedy mamy problemy z niedoczynnością i trudniej jest nam zrzucić kilogramy, jedząc tyle, ile jadłyśmy dotychczas. I natomiast taka zasada, no, ujemnego bilansu generalnie zawsze się jakoś tam sprawdza. Tylko że wiecie, dziewczyny, to jest tak, jak mało można jeść? No, są dziewczyny, które przy niedoczynności tarczycy chudną, jedząc 1000 kalorii dziennie. Moim zdaniem to nie jest dobra droga. Ja skupiłabym się w tym wypadku głównie na tym, żeby rozwiązać ten problem. Zwróciłabym uwagę na dietę, zrobiłabym sobie taki okres takiego właśnie 2-3-tygodniowego jakby oczyszczenia. Zwróciłabym uwagę na ilość spożywanego jodu, odrzuciłabym wszystkie te rzeczy, które mi szkodzą i wierzcie mi, że wtedy te problemy z wagą naprawdę się rozwiązują, więc tak jakby tutaj, kurczę, ucinanie kalorii w nieskończoność nie wydaje mi się dobrym pomysłem. Czy mogłabyś podać przykłady posiłków, które jadłaś? Tak jak mówiłam, dziewczyny, jest o tym cały post na blogu, są też rolki, które wrzucam tutaj na Instagramie. Tak naprawdę powiem Wam szczerze, kucharka jest ze mnie żadna i ja lubiłam to, ja w tej mojej diecie lubię to, że nie muszę przygotowywać rzeczy, tak naprawdę nie muszę jakoś super dużo gotować, to nie zajmuje mi wiele czasu, więc tak naprawdę ja nigdy nie korzystałam z jakichś super konkretnych przepisów, też kiedy byłam na surowej diecie, takiej bardziej wysokoprocentowej, nie robiłam żadnych jakichś cudownych surowych deserów i tak dalej, wiem, że są osoby, które to uwielbiają. Natomiast ja, kurczę, jakoś nigdy nie miałam do tego cierpliwości, więc też po prostu nie mogę Wam nic takiego polecić, ale zobaczcie sobie w opisie. Co tutaj jeszcze mamy? Czy Ty też masz problem z nadmiernym owłosieniem i totalnym brakiem energii na nic? No, ja już tego problemu z brakiem energii nie mam, natomiast problem z nadmiernym owłosieniem nie jest spowodowany problemami z tarczycą, ale raczej problemami natury hormonalnej i to szczególnie może być problem ze strony androgenów, więc zespołu policystycznych jajników i tak dalej. Tutaj raczej popatrzyłabym na to od tej strony. Co dalej jeszcze mamy? Jak utrzymujesz Hashimoto w remisji? Dietą. Po prostu nie jem tych rzeczy, które mi szkodzą. Moje przeciwciała nie reagowały tak szybko. W momencie, kiedy już je troszkę ogarnęłam dietą i tymi suplementami przeciwwirusowymi, które mi akurat najbardziej pomogły, to tak naprawdę jeśli psułam moją dietę, one tak szybko się nie podnosiły. Ale myślę, że jeśli kontynuowałabym to naprawdę bardzo, bardzo długo, to na bank mój problem mógłby wrócić, chociaż nie jestem ciekawa, ale już nie chcę się próbować. Co pomogło zmniejszyć przeciwciała? Tak jak mówiłam, właśnie głównie dieta i ja powiedziałabym, że to jest naprawdę najważniejszy element. Oprócz tego te przeciwwirusowe suplementy, ale jest wiele rzeczy, które działają na różne osoby, więc ciężko mi tutaj jakoś coś polecić, natomiast wiem, że bardzo wiele sukcesów mają osoby, które stosują taką dietę, jaką poleca Anthony Williams. Jest nawet taka polska grupka na Facebooku, gdzie dziewczyny doradzają sobie i taką dietę stosują i tam naprawdę można, na Instagramie Anthony'ego Williamsa też można zobaczyć bardzo dużo fajnych takich success story, jeśli chodzi o choroby autoimmunologiczne główne. Ja też piłam przez długi, długi czas sok z selera i tak, polecałabym go, jeśli chodzi o Hashimoto. Też myślę, że był taki bardzo, bardzo pomocny. W ogóle zielone soki były dla mnie super. Tutaj dziewczyna rozmawiała o protokole jodowym. To też jest taka bardzo ciekawa kwestia, ale akurat zupełnie nie dla mnie. Więc też może tutaj nie będę się nad tym rozwodzić. Kochana, masz jakieś sposoby na zatrzymującą się wodę w organizmie przy Hashimoto? Kurczę, to nie był mój problem nigdy.
ale wiem, że przy haszy i przy niedoczynności tarczycy tak może być, natomiast nie mam tutaj żadnych super sposobów, czy też jakichś patentów na to innych niż no, ogarnięcie tego problemu u podstaw. Jest jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałam powiedzieć, a wydaje mi się, że to jest bardzo ważne i warto tutaj jakoś to poruszyć. Wiem, że wiele osób, wiele kobiet jest troszkę zawiedzionych postawą lekarzy, czy też tym, że po prostu dany lekarz nie był w stanie im pomóc, albo po prostu nie czują się lepiej, może nie trafiły na odpowiednią osobę też przy pierwszym podejściu i tak dalej. Ale warto pamiętać, że pomimo tego, że jakby sytuacja u nas jest powiedzmy taka, jaka jest, to nie znaczy, że jest taka wszędzie i naprawdę za granicą, na przykład nie wiem, w Stanach, tam gdzie ta medycyna jakoś rozwija się troszkę jednak inaczej i szybciej, wydaje mi się, jest naprawdę wielu, wielu specjalistów, którzy podchodzą do tej swojej pracy z ogromną pasją i to jest naprawdę ich jakby życiowa misja. To są ludzie, którzy prowadzą, nie wiem, swoje blogi, swoje kanały na YouTubie, swoje Instagramy i są bardzo, bardzo pomocni. Możecie znaleźć mnóstwo ciekawych wykładów, naprawdę niesamowicie długich, mnóstwo ciekawych wpisów i ja też bardzo chciałam Wam tutaj parę tych rzeczy podlinkować, więc zobaczcie sobie w opisie na samym końcu, polecę Wam też moich ulubionych lekarzy, endokrynologów, specjalistów od tarczycowych tematów, od których bardzo wiele się nauczyłam i wiadomo, że to nie musi interesować każdego, natomiast no, jeśli jakiś problem już nas dotyczy, warto jest, wydaje mi się, zebrać maksymalną ilość informacji na ten temat, jakie możemy, żebyśmy po prostu naprawdę mogły podjąć jakiś konkretny wybór, bo kiedy ilość naszych informacji, zasób naszych informacji jest mocno ograniczony, to tak naprawdę ten wybór nie jest trochę nasz. I wydaje mi się, że warto też pamiętać, że to nie jest wiedza zarezerwowana dla lekarzy, nie wiem, dla ludzi, którzy jakoś super w tym siedzą, tylko to są takie rzeczy, które możemy się też nauczyć. To nie jest, to są często skomplikowane i trudne rzeczy, ale jest w tym też wiele takich ciekawostek i jakichś urzekających wątków, które myślę, że pewnie część z Was zainteresują. Wszystkie te rzeczy są niestety po angielsku, medyczny angielski czasem potrafi być trudny, ale jest też wiele takich bardzo prostych rzeczy, więc mam nadzieję, że jakoś Wam się przydadzą i to tyle w ramach tego dodatku. Dziewczyny, jestem niesamowicie ciekawa, jak to wygląda u Was, jak w ogóle wyglądała Wasza historia z niedoczynnością, z czym się najbardziej borykacie, co jest dla Was najtrudniejsze. Piszcie mi o tym w komentarzach, będzie mi bardzo fajnie sobie z Wami porozmawiać. Jeśli macie oczywiście jakieś pytania, no to też piszcie śmiało, postaram się jakoś jak najszybciej odpowiadać, bo to jest też taki temat najbliższy mojemu sercu. No i mam nadzieję, że jakoś Wam pomogłam. To nie jest tak, że musicie się jakoś super stosować do rzeczy, o których Wam opowiadam, ale ja naprawdę wierzę, że same mamy największy wpływ na nasze zdrowie i jeśli coś, co robiłyśmy dotąd, doprowadziło nas w miejsce, w którym czujemy się źle i nie jesteśmy z tego położenia zadowolone, to możemy wszystko zmienić, po prostu postępując inaczej. I warto też wiedzieć, że to, że jakoś może dużo nie mówi się o takich historiach, w których ktoś jakby sam pomógł sobie zmianami w diecie i tak dalej, to nie znaczy, że takie rzeczy nie mają miejsca. Ja znam mnóstwo osób, które wyleczyły najróżniejsze rzeczy, nawet o wiele, wiele poważniejsze niż moja niedoczynność, z pomocą diety i jakichś takich zmian w stylu życia. Natomiast często też może nie chcemy do końca w to wierzyć, bo troszeczkę wygodniej jest nam oddać tę odpowiedzialność i po prostu żyć chwilą, żyć przyjemnie. Wiadomo, że wiele rzeczy jest po prostu pysznych. Wydaje mi się, że właśnie rezygnacja z tych pysznych rzeczy jest największą sztuką i zastąpienie ich czymś, co będzie nam tak samo smakowało, ale nie będzie nam szkodziło. Myślę, że to jest też taka rzecz, na której się warto skupić, ale ja jestem osobą, która naprawdę uwielbia przepyszne jedzenie. Ja po prostu kocham desery, kocham ciasta, kocham, nie wiem, frytki, chipsy, totalnie wszystko. Ale jakby rozumiem, że jedzenie ich doprowadzi mnie w miejsce, w którym nie chciałabym się znaleźć i jestem w stanie z tego zrezygnować. I tak jakby no, staram się wybierać po prostu dla siebie dobrze. I trzymam kciuki za Was, dziewczyny, żebyście też chciały i mogły dla siebie jak najlepiej wybierać.
Mam nadzieję, że Wasze zdrowie będzie się poprawiać. Jeśli aktualnie macie z nim problem, ale mam nadzieję, że tak nie jest. I dzięki Wam ślicznie za uwagę. Mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym filmie już niedługo. Buziaczki!